Witam Państwa bardzo serdecznie. Kolejny program telewizji Imperium, Bliżej Boga. Dzisiaj jesteśmy po bliskiej Żernicy, po bliskiej Gliwic oczywiście, bo przecież myślę, że większości Państwa znana ta miejscowość w pobliżu Gliwic w kierunku Rybnika. Jesteśmy przy jednym ze starszych kościołów naszej gliwickiej diecezji. Przepiękny kościół. Kiedyś Państwu pokazaliśmy też kościół w Rachowicach. Podobna właściwie budowla, też z bogatym wnętrzem, tak zwaną Biblią Pauperum, czyli Biblią ubogich, dla tych, którzy w tamtych czasach nie do końca znali język czytany i dlatego ten język obrazowy był dla nich bardzo ważny. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Czeka na nas ksiądz proboszcz. Tutaj gospodarzami są księża ze wspólnoty Świętej Rodziny. Za chwilkę, myślę, gospodarz tego miejsca przedstawi Państwu sam obiekt, właśnie tą świątynię, a także, myślę, zaprosi właśnie do wnętrza, byśmy tam mogli zobaczyć piękno i bogactwo. Ale przede wszystkim to bogactwo wewnętrzne, no duchowe, które przemawia swoim obrazem. Serdecznie zapraszam. Jak wspomniałem, proszę Państwa, proboszcz, gospodarz tego miejsca. Szczęść Boże, księże. Szczęść Boże. Prosimy, może przybliżyć swoją osobę naszym tutaj telewidzom. Wspomniałem na dole, że gospodarzami tego miejsca są księża misjonarze Świętej Rodziny, no i proboszcz, ksiądz. Ksiądz Marek Winiarski, misjonarz Świętej Rodziny, proboszcz od 2009 roku w Żernicy. No to rzeczywiście już jest, myślę, no piękny czas, no i to miejsce przepiękne. To miejsce jest związane z cystersami. W 1140 roku cystersi przybywają do Jędrzejowa i już w XIII wieku są tutaj na tych naszych terenach śląskich, w Rudach Raciborskich. I pod koniec XIII wieku są w Żernicy, gdzie budują pierwszy kościół drewniany, który spłonął. Ten, który dziś mamy szczęście oglądać, został zbudowany w latach 1648, budowano go przez 13 lat. Kościół w latach 1998 do 2008 przeszedł gruntowną renowację, zarówno na zewnątrz, jak i w środku. Trzeba było go nieco wspierać, wzmocnić, poprawić fundamenty i tak dalej. No i okazało się przepiękne wnętrze, które za chwilę będziemy oglądać, odkryte polichromie, które były zamalowane. Księże, może jeszcze rzeczywiście króciutko o samym budynku, bo świątynie drewniane są piękne, bo są małe. Małe jest rzeczywiście zawsze piękne. Wiemy już lata budowy, lata rzeczywiście tutaj tej renowacji. Widzę pewną różnicę, czy rzeczywiście ta renowacja gdzieś tam no, dotknęła takiej całkowitej przebudowy, nie wiem, wieży, bo tutaj jakby no, podejrzewam, że chyba starsze właśnie te belki, ściany, czy też robi to tylko takie wrażenie? Jak to się miało wtedy właśnie? Myślę, że robi takie wrażenie, bo co jakiś czas, co 5 lat trzeba ten kościół konserwować, tak. Różnymi impregnatami, prawda? No, kościół jest wykonany z drzewa modrzewiowego, jest gąt też, który co 5 lat trzeba go zabezpieczać. Także rzeczywiście i są, jak widzimy tutaj, takie pionowe lisice, które wspierają, ponieważ on się nieco pochylał. A więc trzeba było go rzeczywiście gruntownie zabezpieczać.
No, robili to fachowcy, którzy rzeczywiście na tych renowacjach się dobrze znają. Kościół ma sobie wiele pokory, więc tak. Ten też w pokorze się gdzieś pochylał i trzeba go było znowuć do pionu postawić. Jak mówiłem, renowacja trwała 10 lat. No to na pewno, to na pewno. Efekty w środku są rzeczywiście no, przepiękne. Za chwilkę spróbujemy tutaj okiem kamery pokazać to też telewizją, więc myślę, no, jeśli gospodarz pozwoli i tam nas oprowadzi i opowie, no to będziemy się bardzo, bardzo z tego cieszyć. Serdecznie zapraszam. No miejsce jest naprawdę urokliwe, bo to też chodzi o to, byśmy no tutaj zapraszali. Kościół jest czynny, bo to też jest bardzo ważne. Jest każdego dnia odprawiana Eucharystia i nabożeństwa? Nie, w okresie letnim, od czerwca do września, do końca września, mamy tutaj nieszpory w niedzielę i mszę świętą o 16:00 i od 13:30 mam taką grupę parafian, którzy właśnie tutaj czuwają. Jak ktoś przybywa, to kilka słów zawsze powiedzą o tym kościele i... Bo no, jednak ktoś musi być w kościele. No oczywiście, oczywiście. I to też ważne, żeby jednak ktoś wprowadził w to wszystko. No żeby i zainteresowanie powiedzieć. Jest wielkie. Rzeczywiście mamy wiele osób nawet z zagranicy przyjeżdżających. Tutaj wielu Niemców, którzy... Bo kościół do 1970 roku służył parafii. W 1970 roku cystersi posiadali tutaj taką stodołę i tę stodołę adaptowano na kościół. Także on powoli tak nie był w wielkim zainteresowaniu parafian. Dopiero właśnie pod koniec XX wieku rozpoczęto tę gruntowną renowację. Księże, w takim razie wejdźmy do środka, bo wnętrze zawsze rzeczywiście ma tą swoją głębię. Jak wspomnieliśmy, jesteśmy we wnętrzu kościoła. Księże proboszczu, kościół dedykowany świętemu Michałowi, Archaniołowi. Czy to rzeczywiście też się z czymś wiąże, czy tak po prostu akurat cystersi zdecydowali? Myślę, że cystersi tak zdecydowali. I tutaj rzeczywiście patronuje nam święty Michał Archanioł. Jego postać znajdujemy właśnie w ołtarzu głównym. Jest przedstawiony, jak walczy z diabłem. Postać diabła jest po prawej stronie tego obrazu. Rzeczywiście ci ludzie mają wielki kult do świętego Michała Archanioła od wielu pokoleń. I rzeczywiście bardzo uroczysty jest odpust ku czci świętego Michała Archanioła w ostatnią niedzielę września. Także cieszy mi się, że mamy takiego zacnego patrona. Patron, który naprawdę strzeże, on też broni. Tak, no jak widzimy, szatan u jego stóp, to jednak nie króluje szatan, ale to on ma tutaj właśnie swoją władzę. No jakby uświadamia nam też, że jeśli on potrafi go pokonać, to my też jesteśmy do tego zdolni. Wspomnieliśmy też już na zewnątrz. Udało się odkryć przepiękną polichromię. Co jest takim największym bogactwem właśnie tego obrazu? Wspominałem już też Biblii Pauperum, czyli tej Biblii ubogich. No, nie wszyscy w tamtych czasach potrafili czytać. Tak. Właśnie, a to jednak przemawiało. Widzimy w prezbiterium sklepienia kolebkowe i szary kolor. Cały kościół był w tym kolorze pomalowany. Dwie, trzy farby tego koloru na ścianach, na tych polichromiach. Także jak podkreśliłem, renowacja trwała 10 lat, od 1998 roku do 2008. I okazało się, że pod tym kolorem są piękne polichromie. Najpiękniejsza ściana jest ta ściana północna w prezbiterium, która przedstawia sakramenty święte w kołach. Takie pierwsze koło nad amboną przedstawia sakrament chrztu świętego, nieco wyżej bierzmowanie, pokuta i pojednanie, spowiedź. Po prawej stronie święcenia kapłańskie, małżeństwo i namaszczenie chorych. Mamy 6 sakramentów w kołach i w środku, w centrum mamy Eucharystię. Piękne przedstawienie Eucharystii. Pan Jezus w sercu na krzyżu. I tej Eucharystii oddają cześć i pokłon papież, kardynał,
biskup, zakonnicy, po prawej stronie królowie, książęta, lud wierny. Przepiękna polichromia, rzeczywiście bardzo czytelna, jak ksiądz Probierz podkreślił, Biblia prostego ludu. W prezbiterium mamy też cztery postacie wielkich doktorów Kościoła: Hieronima, Augustyna, Grzegorza i... Ambrożego chyba. Tak, Ambroży. Przy wyjściu do zakrystii jest piękna postać Hioba. Hiob stracił dzieci, został wyrzucony poza społeczność, dostał trądu, siedzi na kupie popiołu, przyszło trzech jego przyjaciół z różnych stron, żona z koleżanką. Żona mu robiła wyrzuty, że powinieneś przeklinać tego swojego Pana Boga, a ty go wychwalasz. I Hiob jej odpowiedział: dobro przyjęliśmy z ręki Pana Boga, czemu zła przyjąć nie możemy. To jest ta walka właśnie tego ludzkiego myślenia z tym Bożym wielkim przekonaniem. Właśnie. No Hiob jest w ogóle przepięknym i głębokim tego właśnie przekonania. Krótka księga, zachęcamy do przeczytania. Tak, oczywiście. Za ołtarzem głównym mamy postacie ze Starego Testamentu, Adam i Ewa, a ściana południowa przedstawia 12 apostołów. Natomiast w nawie głównej mamy boczne ołtarze, nieco późniejsze. Bo na przykład tutaj ołtarz Matki Bożej z takim dzieciątkiem Jezus, blondynkiem. Obraz namalowany w Breslau we Wrocławiu w 1898 roku i nieco później w 1900 roku ten sam artysta maluje tego świętego Józefa też z dzieciątkiem. I też Jezus jest rzeczywiście blondynkiem. Blondynkiem. Tak. No a w nawie głównej mamy tej Trójcę Świętą, Bóg Ojciec, Duch Święty i w tym sercu była Matka Boża z dzieciątkiem, potem wisiał obraz i ten obraz jednak wytarł tę polichromię i tej Matce Bożej oddają cześć na kolanach z różańcem w ręku dominikanie, franciszkanie, zakonnicy. Natomiast po prawej stronie znajdują się motywy serc pod oknami i proszę też zauważyć, że jaka to była mądrość. Od północnej strony nie było żadnego okna. Okna montowano tylko od strony południowej. Od południowej strony pod oknami są motywy serc. W pierwszym sercu znajdujemy Pana Jezusa ukrzyżowanego, księżyc i słońce. Kolejne serce przedstawia Trójcę Świętą i kolejne serce przedstawia Pana Jezusa przywiązanego do kolumny tzw. rzymskiej przed biczowaniem. Na chórze mamy XVIII-wieczne stacje Drogi Krzyżowej, odnowiony prospekt organowy. Warto zwrócić też uwagę na kolumny skrętne, okrągłe, a także na okucia drzwi, bo to też jest wszystko oryginalnie zachowane. Więc no rzeczywiście architektoniczna na pewno perełka. Ale no nie tylko zawsze, przecież myślę my, kapłani, powinniśmy to mocno podkreślać i na pewno wierni sobie też to zawsze cenią, że Kościół to nie tylko jest właśnie architektoniczny obiekt, który sobie pokazujemy i gdzieś tam się zastanawiamy, dlaczego tak czy inaczej budowany, tylko jest to właśnie... Żywy Kościół. Tak, jest to żywy Kościół, jest to właśnie ta głębia, w której się to wszystko celebruje. Ja jeszcze raz wrócę tutaj do tej przepięknej w nawie głównej właśnie ściany po lewej stronie. No, Eucharystia przedstawiona właśnie jako ofiara Chrystusa. To jest rzeczywiście ta głębia. Bardzo czytelne. Tak, bardzo czytelne. Więc to jest to, co żeśmy mówili. Ta Biblia Pauperum, ona no, od razu wszystko wyjaśniła, ona wszystko wytłumaczyła. I nawet no, jeżeli tutaj oddają cześć ci wszyscy, którzy są jakby no, u stóp tej Eucharystii, korzystają z świętych sakramentów, ale gdyby nie ofiara Chrystusa, gdyby nie rzeczywiście Jego męka, Jego śmierć i chwalebne zmartwychwstanie, no to właściwie no, nie miałoby to najmniejszego znaczenia. Dziwnie to może zabrzmi, ale no prawda,
te sakramenty pozostałe no, są na boku. One dopiero mają sens, jeśli są połączone. Oczywiście. Tak, właśnie z tą Eucharystią i z Chrystusem, który to wszystko wielka, rzeczywiście wielka czytelność. Warto jeszcze też zwrócić uwagę na ambonę. Ambona jest przepięknie odnowiona i przedstawia czterech ewangelistów: Mateusza, Łukasza, Marka i Jana. A przy wejściu na ambonę, na ambonę postać świętego Wawrzyńca, Laurencjusza. Też nie zawsze przedstawiana, nie zawsze znana, jedna z siedmiu wielkich bazylik rzymskich. No rzeczywiście tutaj też znowu bardzo czytelne to nawet było, no bo jeżeli głoszone Słowo Boże, jeśli czytana Ewangelia, no właśnie, to ewangeliści od razu się tłumaczyli i no tak jak dzisiaj nawet współcześnie mówimy, że dzieci są tutaj głodne obrazu, że one bardzo szybko to wszystko potrafią zapamiętać i kiedy widzą, musimy pokazać, no to wtedy było to absolutnie konieczne, ale bardzo też głębokie i piękne. Wspomniane zostały tutaj stacje Drogi Krzyżowej. Myślę, bardzo takie tradycyjne, rzeczywiście no też czytelne, poszczególne tutaj zdarzenia, też w swojej takiej prostocie, głębi, no przybliżają poszczególne wydarzenia. No stacje Drogi Krzyżowej są nieco późniejsze, bo XVIII wiek. Czyli gdzieś może nawet, bo nie było żadnych śladów, że tu gdzieś może były właśnie jakieś stacje Drogi Krzyżowej wcześniejsze. Raczej nie. No czyli te, chociaż one się pięknie komponują, tak jakby były gdzieś no, od samego początku zaplanowane. Jest też jeszcze piękno i na pewno głębia wszystkich motywów roślinnych. Tak. To może też tutaj właśnie powinno gdzieś tam przybić nasze oko. One mają też ogromne znaczenie przecież i w Biblii, i w ogóle w teologii. Każda właśnie ta roślina ma tutaj swoje znaczenie i gdzieś tam powinna nas też zastanawiać. I prawdopodobnie tutaj w prezbiterium, w tych motywach roślinnych, gdzieś może znajdować się podpis artysty, który te polichromie wykonywał. Specjaliści tłumaczą, że prawdopodobnie było takich dwóch artystów tutaj, wykonujących te polichromie. Bo samych takich ścisłych już rzeczywiście zapisów, które by to potwierdzały, no nie mamy. Nie mamy. Nie mamy, no właśnie. To jednak dobrze, że został obraz, że zostało to wszystko, bo potrafimy to, myślę, głęboko odczytać. No i że ten obraz udało się odkryć, prawda? Tak. Był to jakiś czysty przypadek, czy po prostu jednak było takie podejrzenie, no i szukali tutaj? No szukali, bo w wielu kościołach tego typu drewnianych robi się takie odkrycia w kształcie trójkąta i się sprawdza, czy są malowidła, czy są elementy roślinne, czy coś tam w ogóle było. Księże proboszczu, no myślę, że dobrze, że takie miejsce jest, dobrze, że no jest teraz w rękach takich tutaj stróżów, no bo to też jest ważne, żeby rzeczywiście no o to dbać. I wróćmy jeszcze do tej myśli, no bo to nie tylko obiekt, perełka architektoniczna, ale żyjący swoją liturgią, w którym rzeczywiście możemy się spotykać. Wspomniał też ksiądz proboszcz tam prywatnie jeszcze, że młodzi szukają też tego miejsca, żeby tutaj sobie ślubować. Na pewno jest wiele różnych okoliczności. Bo dzisiaj już jesteśmy po Soborze Watykańskim II, prawda? I proszę zauważyć, tutaj nie ma posoborowego ołtarza. Tutaj msze święte odprawiamy tyłem do ludu, tak jak było przed soborem. Tylko liturgia słowa jest proklamowana od ambony, a msza święta jest sprawowana tyłem do ludu. Może też to dobrze, bo gdzieś to przypomina właśnie tamten czas, dlaczego go zaburzyć, nie? Tak. No to jest też prawda, żeby nawiązać do tego, tak było. I tutaj chcemy właśnie do tych wszystkich tamtych czasów, także tej liturgii właśnie trydenckiej, nawiązywać, no bo ona w tym czasie tutaj właśnie gościła. Księże, no bardzo dziękuję za to wprowadzenie, za to pokazanie i tylko pozostaje no zaprosić
pobliskie Gliwice, do częstszego tutaj odwiedzania. Czas letni, który już gdzieś tam niebawem znowu będzie, o którym marzymy, bo jesień szybko minie, zima jeszcze szybciej, no i znowu ta wiosna tego obiektu i to wszystko, co temu tutaj towarzyszy, na pewno zagości też w tych, którzy będą tutaj przychodzić. Powtórzmy może raz jeszcze. W niedzielę szczególnie taki czas, oczywiście w tym okresie letnim, kiedy tutaj no jakby czekają też przedstawiciele parafii, zapraszają do tego spotkania, to jakie to właśnie były godziny? Od godziny 13:30 w niedzielę właśnie parafianie tutaj przychodzą, otwierają ten kościół, jest możliwość zwiedzenia. O 15:30 mamy nieszpory i o godzinie 16:00 msza święta. I konkretnie jeszcze jest to w tym okresie właśnie letnim? Od początku czerwca do końca września. Bardzo dziękuję. Księże proboszczu, naprawdę i niech ojcowie misjonarze świętej rodziny tutaj no, strzegą tego miejsca, przekazują go dalszym pokoleniom, bo myślę, że dzieło jest naprawdę godne zobaczenia, no i tutaj bycia. Serdeczny Bóg zapłać. Wszystkiego dobrego. Bóg zapłać serdeczny. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, dziękuję za to spotkanie. No byliśmy, myślę, w miejscu ważnym, no bo świętym, bo to jest przecież najistotniejsze, ale też pięknym architektonicznie i do tego miejsca gorąco serdecznie zapraszamy. Bardzo Państwu dziękuję.